Dzień dobry, kochani. Paulita z pola lawendowego wita. Słuchajcie, tu jest tak pięknie. Mamy tyle lawendy. Tutaj wam pokażę tylko jeden kawałeczek. Może mi się uda gdzieś tam wam wrzucić jeszcze fotki z pozostałych miejsc. Lawenda właśnie teraz jest w trakcie przekwitania i niedługo już jej nie będzie, ale jest na to sposób. Trzeba ją ściąć i to już i będzie drugi raz kwitła. Słuchajcie, trzeba korzystać z tego zapachu, bo ja uwielbiam lawendę. No do Francji na razie nie mogę się wybrać, ale chociaż szukam tu na miejscu pól lawendowych. No i w związku z tym mam dla was przepis. Dzisiaj nazbieram tej lawendy, bo już jak widzicie robi się ciemno, a jutro dla was nagram przepiękne danie, może nie danie, deser z lawendą. No to jeszcze za chwilę, ewentualnie jak mi się uda, żeby tu nie zakłócać spokoju uczestnikom tego relaksu, to pokażę wam jeszcze trochę zdjęć czy tam filmów. To do zobaczenia. No i kochani, zobaczcie, tu mamy takie wspaniałe miejsce, kolejne z kępkami lawendy, gdzie można sobie naprawdę cudownie odpocząć, poczuć ten zapach. A zaraz tam niedaleko mamy też jeziorko. Zerknijcie, jaki tu jest cudowny klimat. No przepięknie. Teraz tak tego nie widać. Zresztą kamery tego i tak nie uchwycą, jak człowiek naturalnie widzi to oczami. Także kochani, zapraszam was na kolejny dalszy ciąg filmiku. Coś z lawendą. No i kochani, jak już sobie pozwoliłam nazrywać, oczywiście za pozwoleniem właścicieli, trochę lawendy, no to trzeba to wykorzystać. Wiecie, że ja uwielbiam lawendę, więc pomysł na wykorzystanie lawendy. Już mam tyle chętnych na ten pomysł, że po prostu nie wiem, czy mi starczy, ale robimy. Co to będzie? To będą ciastka lawendowe. I teraz tak, jako tako przepisu na ciastka lawendowe nie ma w Thermomixie. Ja kiedyś byłam na takich warsztatach z lawendy i wtedy dostałam ten przepis, ale stwierdziłam, że też bardzo pomocny jest tu przepis na ciasto kruche, słodkie, ale my z tego zrobimy ciasteczka. Więc odpalamy przepis na ciasto kruche, słodkie i będziemy z tego przepisu sobie robili. No to zobaczcie, stopień trudności, łatwy, czas przygotowania 30 minut i całkowity jest 2 godziny, ale słuchajcie, no bo tu trzeba to ciasto schłodzić. No to lecimy, nie, po kolei. Najpierw robimy sobie cukier puder, czyli wsypujemy 100 g cukru. Muszę tu zerkać, no jest 130, to nie szkodzi, będą słodsze ciasteczka. No i lecimy dalej, miksujemy, czyli zakładamy miarkę z pokrywą. 15 sekund obroty, 10, będzie hałas. Hałas, wracam do was. Widzicie, jak się zadyma stworzyła śnieg w środku lata, bo magia, to jest magia właśnie Thermomix, że można na dworze, to sobie można jeszcze pozwolić. W domu trochę gorzej, bo potem jest co wycierać. I teraz tak, do tego kruchego ciasta naszego dajemy 200 g masła, najlepiej schłodzone, czyli takie wyjęte prosto z lodówki. O, to dalej tutaj lata. Do tego mąka, 370 g mąki pszennej. O, ten cukier się chyba tu nie uspokoi. Dobra, muszę się tutaj trochę skupić. Jeszcze 370, dobra, uwaga. No, dobra. Jest. I tak, jedno jajo w całości, czyli białko i żółtko. Do tego szczypta soli. I tu nie mam szczypty soli, można obejść się bez, chociaż to tak, wiecie, do kruchego ciasta warto tą szczyptę dać. Jedna cała i jedna druga łyżka cukru wanilinowego wykonanego w Thermomixie. Ja oczywiście tu nie mam na ten moment, więc daję takie zwykłe. I tutaj jeszcze, dlatego że mają to być ciasteczka lawendowe. Słuchajcie, ja dodaję tak, 2 łyżki otartej skórki z cytryny i 2 łyżki świeżej lawendy, tych kwiatuszków, takich pięknie pachnących. No to leci to do Thermomixa. I to jest właśnie magia Thermomixa, że możecie sobie dodać co chcecie. A, przeskoczyłam krok. 25 minut, obroty 5, czyli wyrabianie ciasta kruchego. Jeśli stwierdzicie, że to ciasto jest za mało wymieszane, przedłużamy czas. No to zaraz wracamy. No i tutaj oczywiście z wrażenia się pomyliłam, bo gdzie 25 minut wyrabiać ciasto? 25 sekund, kochani. 25 sekund.
I teraz tak. Dalej to ciasto musimy wyjąć z naczynia. Słuchajcie, ta lawenda się tak fajnie tego poukrywała w naszym cieście. Ona wyjdzie podczas pieczenia. Teraz tak, wysypujemy to na folię. O! Już Wam pokazuję. Naprawdę, widać te kwiatuszki lawendy tu. Oczywiście można jeszcze udekorować podczas pieczenia, wysmarować białeczkiem jeszcze trochę lawendy. Ale tak, znacie zasady przy cieście kruchym. Jak najmniej pracować rączkami. Czyli tak, uformować jedną kulę i lecimy z tym do lodówki. Bo w tym momencie możecie spróbować upiec to ciasto, ale ono będzie się rozwalać, ono będzie się kruszyło. Także zawijamy je do lodówki i tak mniej więcej około godziny będzie w lodówce i będziemy piekli. Także widzimy się za godzinkę. No więc kochani, moje ciasto już się schłodziło. W ogóle jedna partia już ciasteczek się piecze. No ale żeby nie było, to Wam pokażę, jak to wygląda. Bierzemy sobie kawałek ciasta na stolnicę, trochę podsypujemy mąką i wałkujemy. I to jest mój wałek w dniu dzisiejszym, słuchajcie. No bo co jak co, ale na kempingu, na biwaku, no nie można mieć wszystkiego, więc wykorzystujmy to, co mamy. No i musimy to ciastka rozwałkować na grubość mniej więcej 5 mm. No. Troszkę tych ciasteczek wyjdzie, bo mówię, już jedna blaszka się piecze, tu mam, czyli tak jeszcze będzie raz tyle ciasta, co tu. O. To jest kruche ciasto, tak jak już więc mówiłam Wam, to trzeba w miarę szybko się z nim obchodzić, a jeszcze jak jest na dworze ciepło, o, już się zaczyna odrywać, to tak naprawdę jak najmniej rąk. Dobra. Ciasto wygląda fajnie. No i teraz mogłabym oczywiście wykroić to, wziąć, użyć do tego swojej miarki, tak? Ale stwierdziłam, że tyle jest tu chętnych, więc użyję mniejszego kółeczka i będę sobie korzystała ze szklanki, jak mojej foremki. Zobaczcie, jak widać fajnie tą lawendę właśnie w środku. Ona będzie upieczona, to Wam też oczywiście pokażę. O. No i tak wyglądają nasze ciasteczka. Tak naprawdę układamy je na blaszkę, no i pieczemy. Tylko teraz już Wam mówię, ile. Na pewno 200 stopni temperatura. Zaraz. Ciastka. Między 10 a 12 minut, temperatura 180 stopni. Ja sobie jeszcze do tego użyję, do dekoracji, dodatkowych takich ziarenek lawendy, żeby to pięknie wyglądało. No to dobra, ja kończę sobie resztę za chwilę, tamte się upieką, no i wrócimy i powiem Wam, jak smakują. Upiekły się lawendowe ciasteczka, słuchajcie. Ja już oczywiście próbowałam, bo są mega gorące, więc próba była, ale zaraz spróbujemy jeszcze raz. Tylko teraz jeszcze tak. Zobaczcie, te cienkie trzeba piec niestety krócej. Znaczy niestety, może stety, bo będą szybciej. A te grubsze właśnie takie są idealne, takie brązowe, złotowy kolor. Jeszcze jedna partia się piecze i jeszcze jedna partia została do upieczenia. One są gorące, ale są przepyszne. Słuchajcie, kruche ciasteczka lawendowe. To jest cud natury. Ja wiem, że się z pełną buzią nie mówi, ale nie można się im oprzeć. Także kochani, jeżeli macie pod ręką lawendę, ja wiem, że niektórzy zaraz powiedzą, że część lawendy jest niejadalna, część jadalna, ale nie obawiajcie się, takiej ilości nie zaszkodzą Wam wcale, więc możecie śmiało jeść ciasteczka lawendowe. No to ja lecę, buziaczki, miłego dnia, pa, pa!